dzieciaki, witajcie na kanale Mega Dyskont. A w dzisiejszym odcinku wybieramy się do przepięknego wielkiego zamku lwa. Będziemy brali udział w epickich średniowiecznych bitwach, broniąc lwiego zamku. Zamek ten ma mnóstwo magicznych funkcji, które za chwileczkę razem odkryjemy. Dzieciaki, bądźcie gotowi, zaraz spotkamy się z królem tego zamku. Tworzyłam już cały zamek, więc zapraszam Was do jego wnętrza i poznania wszystkich jego funkcjonalności. Najważniejszą postacią w naszym zamku jest król, który posiada dwa dodatkowe atrybuty, czyli tarczę i miecz, dzięki którym będzie mógł bronić całego swojego budynku. W prawą rękę włożymy miecz, tak aby był gotowy na ewentualny atak, ale żeby też był bezpieczny, to włożymy tarczę, dzięki której może się zasłonić i obronić przed atakiem. Przyjrzyjmy się teraz bliżej naszemu zamkowi. Mamy oczywiście komnaty, lochy, mamy wieże, dwie bardzo duże, dzięki którym też nasz punkt obserwacyjny będzie bardziej rozbudowany. Mamy też wrota do naszego zamku, które jeszcze są zamknięte, ale za chwileczkę myślę, że nasz król Wam w jaki sposób je otworzy. Naszego bandyty z pirackiego statku, ponieważ ma tarczę, która przyjmuje każdy jego cios i wystarczy jeden porządny cios naszego króla, aby powalić tego złoczyńcę. I tak, wygrana. Co się wydarzy? Spójrzcie, wrota są otwarte. Tutaj ta cała komnata też nam się ukazała, także teraz wejście do zamku jest możliwe. Na dole zamku dla złoczyńców, którzy będą próbowali zaatakować nasz budynek, jest przygotowany specjalny loch z kratami, dzięki któremu możemy uwięzić jakiegoś złoczyńcę. Wystarczy, że naciśniemy ten przycisk, loch się otwiera, a tutaj mamy zamykaną kratę, tak aby nikt nie sporządził większej ilości szkód. Jedną z najważniejszych kwestii, które chciałam poruszyć, to jest właśnie to, że ten zamek ma prawdziwego lwa i przypomina go kształtem w każdym miejscu. Spójrzcie, tutaj jest jego twarz, jest jego nos, są oczywiście bardzo ostre zęby, ale co najważniejsze i funkcjonalne w tym zamku, to łapy, dzięki którym możemy zamek obronić. I teraz zobaczcie, w momencie, kiedy przekręcimy to czerwone pokrętło, łapa nam się podnosi i zamyka, czyli możemy, słuchajcie, kogoś zgarnąć prosto do tego lochu pod spodem. Z drugiej strony też jest oczywiście taka łapa lwa, jest troszeczkę krótsza, ale nasz król może nią sterować i za momencik będziecie w stanie zobaczyć, jak to działa. Na króla przystało, ma oczywiście swoją komnatę, a w niej ogromny żółty tron. Ale uwaga, on stoi na bardzo niepewnym podłożu i w momencie jakiegokolwiek ataku przez złoczyńcę może zostać zrzucony na dół do lochu. Król wypatrzył zagrożenie z daleka, także wszystkie ręce na pokład i musimy bronić naszego zamku. Zagrożenie jest już coraz bliżej, a jest to złoczyńca pirat. Pierwsze, co musimy zrobić, to zamknąć wrota do naszego zamku, także słuchajcie, szybciutko zamykamy, żeby nie dostał się do środka. Musimy sprawdzić, czy łapy działają, tak żeby móc zgarnąć, słuchajcie, zagrożenie. Wszystko jest na miejscu, nasz król jest przygotowany, druga łapa też działa. No to kochani, musimy być przygotowani na bitwę. Król jest na bezpiecznej pozycji, ale zobaczcie, pirata, on próbuje się dostać i sforsować te nasze drzwi. Na szczęście się mu to nie udaje. Teraz spróbuję wejść tędy. Tutaj też jest na szczęście wszystko zamknięte. I uwaga, uwaga, czas uaktywnić łapę. Czy uda nam się zgarnąć naszego złoczyńcę? Na razie został pokonany, więc musimy wołać króla o pomoc. Król już jest na miejscu i uwaga, czy uda nam się zgarnąć tego złoczyńcę? O nie, nie uda nam się, on nas za chwilę zaatakuje. Król już jest przygotowany na atak i zobaczcie, nasz złoczyńca został uwięziony w lochu. Nasz złoczyńca wpadł w podziemia zamku. Proszę opuścić broń, zostałeś zatrzymany, musimy cię niestety przenieść do lochu. Uwaga, uwaga, mamy otwarte kraty,
nasz złoczyńca zostanie uwięziony i zamknięty w celi. Nasz król jest w bezpiecznym miejscu, ponieważ złoczyńca został zamknięty w celi, więc może dalej obserwować okolice, ale pamiętajcie, nadal musi być bardzo czujny. O nie! Nasz złoczyńca odkrył otwarcie lochu! Znowu jest na wolności! Zobaczcie, nasz złoczyńca szuka króla. Próbuje tutaj otworzyć loch, nie udaje mu się, ale o nie, chyba odkrył ten magiczny przycisk. Zobaczcie, on się dostał już do zamku, tylko że tutaj nie ma króla, więc będzie musiał go poszukać. Okej, widzi tutaj, że jest taka możliwość jak zrzucenie tego tronu. Na szczęście nie ma na nim naszego króla, więc nie zrobił mu krzywdy, ale o nie, o nie! On tylko mocniej to przyciśnie, to nasz król spadnie z wieży. Nawet nie mamy jak go ostrzec. Wieża się załamała, nasz król potrzebuje pomocy, złoczyńca opanował cały zamek. Nasz król jest na dole, złoczyńca też. Czas, aby przygotowali się do walki, bo teraz już pozostała im tylko i wyłącznie walka o władzę. Nasz król przygotuje się dodatkowo tarczą, aby się zdecydowanie mógł lepiej obronić. Także uwaga, uwaga, walczymy o tron! Wydaje się, że nasz król będzie miał przewagę przed ciosami naszego bandyty z pirackiego statku, ponieważ ma tarczę, która przyjmuje każdy jego cios i wystarczy jeden porządny cios naszego króla, aby powalić tego złoczyńcę. I tak, wygrana leży po stronie króla, który bezpiecznie może wrócić na tron. Zostałeś pokonany, wracaj tam, skąd przyszedłeś. Nie masz tutaj żadnego wstępu i nawet nie próbuj zbliżać się do mojego zamku. Naprawić zamek, trzeba pozamykać wszystko, co popsuł nasz złoczyńca, abyśmy znowu byli bezpieczni. Zaczynamy od tego lochu, szybciutko przechodzimy do tych głównych wrót, które się właśnie zamykają razem z tymi bocznymi. No i oczywiście nasza wieża, która została powalona, musi wrócić na swoje miejsce. Szukam jeszcze, kochani, tronu, zamykam właśnie tą zapadnię, stawiam tron i jest miejsce dla naszego króla. Nasz władca jest już posadzony na swoim tronie, nic mu nie grozi, wszystkie zabezpieczenia są sprawdzone, zamek jest zamknięty, zabezpieczony, więc miejmy nadzieję, że nic złego mu nie grozi. Mieliście okazję poznać dziś zamek królewski naszego pięknego lwa. No niestety, mieliśmy do czynienia ze złoczyńcą, który próbował nas zaatakować, ale dzięki zabezpieczeniom i czujności naszego władcy udało się go pokonać i zamek nadal jest władany przez właśnie tego króla, którego mieliście okazję poznać na samym początku filmu. Jeśli zabawa dzisiejszą bitwę Wam się podobała, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dajcie też koniecznie znać, który element tego zamku przypadł Wam do gustu najbardziej, a może też co byście rozegrali inaczej, aby król był całkowicie bezpieczny. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Pa, pa!